Jak wyjąć zagłówki w Fiat Panda? Tutaj jest Fiat Panda 2. Na końcu fotela, tutaj na dole, jest taka listwa. Taka listwa, która się schodzi z drugą listwą w tamtej stronie. O tak się schodzą na... Gdzie to jest? O tutaj, o tak. I teraz z przodu są takie tutaj druciki. Gdzie ten kurwa kamera się ich nagrywa? O tutaj. To trzeba odpiąć, bo inaczej pokrowiec nie będzie chciał pójść do góry. I tak jest z prawej i lewej strony. O, pstryk. I to samo z drugiej strony trzeba zrobić. I teraz dopiero będziemy mogli pokrowiec do góry pociągnąć. Trzeba wybebeszyć do góry tutaj cały pokrowiec. A potem, żeby wyjąć zagłówek, to tu jest taki ząbek. No, teraz widać, tu jest taki ząbek. I tu trzeba odgiąć to, odeprzeć. Ład siebie, mocno w stronę tam przodu. I teraz jak się druga osoba będzie ciągnęła zagłówek, to on dopiero będzie chciał wyjść. Trzeba to zrobić i z tej strony, i jednocześnie z tej strony. Także dwie osoby są potrzebne. Trzeba ten plasticzek wygiąć. No, próbuj z prawej strony pociągnąć teraz trochę. Dobra, teraz podwadzę drugi, poczekaj. No, ciągnij. Jeszcze z tamtej strony. Ciągnij. Na środku łap. No. I ciągniesz. I wyjęliśmy go. Tutoriale inne na internetach gówne prawdy podają. Mówią, że jakieś śrubki trzeba odkręcić, coś. Ciągnąć na siłę też nie można, bo się plastiki połamią. Trzeba tu od spodu po prostu ten plasticzek odgiąć. O, teraz to ładnie widać. Ten plasticzek trzeba w tamtą stronę odgnąć i wtedy zagłówek się pociągnie i wyjdzie. No. Lewą? No. Dobra, teraz wezmę drugą. Teraz drugą trochę pociągnij. I już wychodzi, proszę bardzo. I tak oto pięknie zagłóweczek zdjęty.